Zupełnie podobnego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ulicy Dobrzyńca, paragraf 1, proponuje się podobnego zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu zgodnie z pismem Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa znakiem L, pauza 02712334120.12.es. Paragraf 2, uchwała wchodzi w życie z jej podjęcia, uzasadnienie do dzielnicy pierwszej Stare Miasto nie wpłynęło negatywnej opinii i sygnały dotyczące zachowania dotychczasowych najemców lokalu. Dziękuję bardzo. Pani Stwierdza, proszę. Ja mam uwagę techniczną. Nie ma w Krakowie ulicy Wawrzyńcy, jest ulica Świętego Wawrzyńca. Tak jest. Ja mam pytanie, ponieważ z tego co ostatnim razem przed świętami widziałem się z panią Basią. Pani Basia stwierdziła, że jest nowe wytyczne dla rad dzielnic zachowania się tego typu sytuacji. Gdzie jest w związku z tym, albo jeżeli zostało odbyte, to chciałbym usłyszeć, czy zostało odbyte, kto na tym był, jakie były wnioski z linii lokalnej. Odpowiem panu, później pan jako dosłownie. To jest propozycja Wydziału Mieszkalnictwa, żeby w ten sposób traktować sprawę, jak tam jest w tej procedurze napisane, ale nie jest to nakaz, tylko jest to propozycja. Do tej pory nie mękaliśmy ludzi swojej obecności, zasięgaliśmy opinii jedynie od Policji, Straży Miejskiej, czy wpływały, czy nie wpływały. Jak nie wpływały, było to pozytywne. I podejmujemy tą uchwałę, tak jak zawsze podejmowaliśmy. Propozycja takiego, która przyszła z Wydziału Mieszkalnictwa, jest nieprawdopodobnie dość duża w wysyłaniu. Nie sądzę, żeby to było dobre dla nas. No, Wydział Mieszkalnictwa powinien posiadać wszelkie dane na temat statusu danej osoby, jej zarobków czy nie zarobków, wysokości renty i innych rzeczy, wizji lokalnych. Te materiały powinien, jeśli chce, przesyłać nam, a nie stwarzać nas, urzędników, i żebyśmy wykonywali pracę za Wydział Mieszkalnictwa. Dziękuję bardzo. Pan Jakubowski, pan Kozłowiewicz. Kontaktowałem się w tej sprawie z Wydziałem Mieszkalnictwa. Pani, która ze mną rozmawiała, nie była w stanie odpowiedzieć, czy jest obowiązek. To po pierwsze, ja po rozmowach różnych z wieloma osobami stwierdziłem, że byłoby wysoce niestosowne wchodzić komukolwiek w życie, jeżeli nie ma skarg na tą osobę. Nie dość, że jest to zazwyczaj człowiek bardzo biedny, bo lokal socjalny to są ludzie, mówią mi się, bardzo biedni. Jeszcze deptać jego godność w ten sposób, który się tylko kojarzy z czasami przed 89 rokiem. Stąd rozmawiałem z przewodniczącym i z innymi niektórymi członkami mieszkalnictwa, powiedziałem przed 89, panie wójcie. I moi rodzice nie byli. Konsultując się z niektórymi członkami komisji mieszkaniowej, uznałem, że jest to wysoce nieetyczne i wysoce niestosowne byłoby tego typu zachowanie w stosunku do jakiegokolwiek człowieka. I nie jesteśmy organem uprawnionym do gromadzenia informacji na temat życia prywatnego ludzi. Od tego jest Urząd Miasta i od tego są organa, a my nie jesteśmy takim organem samorządu czy policji i tak dalej. Więc ja dopóki jestem przewodniczącym Komisji Mieszkaniowej, będę skrajnie przeciwny tego typu zachowaniom, znaczy zachowaniom, tego typu wchodzeniem do kogoś i protokołowaniem czegokolwiek na temat jego życia prywatnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Znaczy, nie wiem, z wypowiedzi pana przewodniczącego komisji, jak również pana radnego barona, to znaczy, że chyba państwo się nie przeczytali tych materiałów dokładnie. Po pierwsze, to jest odpowiedź wysłana przez Wydział Mieszkalnictwa na uchwałę Rady Dzielnicy II, ale wysłano ją do wszystkich dzielnic, że możemy procedurę taką stosować. Drugi, który tam jest założony, ten wniosek jest stosowany przy weryfikacji do listy mieszkaniowej, ale również jest tam napisane na samym końcu, tu w tym drugim,
że osoba może odmówić wpuszczenia radnych. Nie muszą nas opuszczać. To tylko tyle chciałem powiedzieć, że ten druk jest drukiem formalnym przy tworzeniu list mieszkaniowych i w ten czas jest robiona ta weryfikacja. Byliśmy również, część z nas radnych chodziła na te weryfikacje, gdzie tam również był wywiad środowiskowy, czyli sąsiad mógł się wypowiedzieć. I powiem tak, że pytanie było zawsze takie, że może odmówić odpowiedzi. Większość sąsiadów oczywiście odpowiadała na temat tej osoby, która doliczyła weryfikację, wydawała swoją opinię, choć ja byłem świadkiem raz, że ta osoba powiedziała, że nie udzieli opinii na temat tej osoby, do której miała być ta weryfikacja. I tam, jak Państwo popatrzycie na tą rubrykę, nie można napisać, że jest odmowa, tylko ona ma pozostać ustna. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie chcę poświęcić dyskusji przy tym głosowaniu, kto jest Państwa za przyjęciem projektu? Czy ten sposób jest za przyjęciem projektu? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? 19 osoba wszyscy. 19. Wniosek formalny. Po głosowaniu. Wyszedł wstrzymać czy nie? Ale nie, był za. Zamilowanie w czasie głosowania i proszę o reasumpcję. Kto z Państwa jest za projektem uchwały? Dziękuję bardzo. 20 osób jest za. Kto z Państwa jest przeciw?